Photoshop dosłownie. Blysku. Oczywiście do śluzówki? Hej, jakiś czas temu robiłam film o drogich kosmetykach wartych swojej ceny ze względu na to, jak wyjątkowy i niepodrabialny efekt dają na twarzy. To dzisiaj porozmawiamy sobie o drugiej stronie tego spektrum cenowego, czyli o tych tańszych kosmetykach, a mianowicie będą to moje obecne obsesje drogeryjne. To są kosmetyki, którym ja powierzam mój wygląd nawet na tych najważniejszych wydarzeniach. One są niezawodne, mało tego, robią efekt wow, a po trzecie są bardzo przyjazne dla portfela, co myślę, że wiele z nas jest w stanie docenić. Żaden z dzisiejszych kosmetyków nie przekroczy 60 zł, ba, większość z nich jesteśmy w stanie dorwać za połowę tej ceny, a dodatkowo są bardzo drogo wyglądające na twarzy i przyjazne dla użytkownika. Także jeżeli chcecie wiedzieć, jak wyglądać ten makijaż, bo właśnie taki efekt powstanie przy użyciu tych wszystkich kosmetyków i chcecie się przekonać, jaki przygotowałam dzisiaj dla Was korektor, puder, cienie, modelowanie twarzy, konturówkę i kilka jeszcze innych elementów, to weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i zapraszam do oglądania dalej. Mam już nałożoną pielęgnację, zarówno krem na całą twarz, jak i pod oczami i zaczynamy od korektora. Tak, od korektora, a nie od podkładu, bo dzisiaj chciałabym Wam pokazać korektor, który wcześniej zachwalałam, ale w trochę innej odsłonie. Właśnie nałożony zarówno na okolice pod oczami, jak i na całą twarz, bo też jest taka część korektorów, które świetnie się sprawdzają właśnie też na większym położeniu. I nawet nie tyle, że po prostu ładnie wyglądają, ale wyglądają przepięknie. I jednym z tych korektorów jest właśnie ten. Chyba ilość zarówno zużytych, jak i ogólnie, wiecie, w użyciu sztuk, dokładnie, Maksiu, świadczy o tym, jak bardzo go lubię. I to jest ten korektor z Revolution Eye Bright, który ma w składzie witaminę C, która ma, wiecie, dodatkowo rozjaśniać tę okolicę pod oczami. Chociaż u mnie akurat rzeczywiście na montażu zauważyłam, że trochę ten obszar jest jaśniejszy. Myślę, że to jest zarówno kwestia picia dużej ilości wody, jak i mezoterapii. Także to też wpłynęło na polepszenie tej okolicy. Natomiast sam korektor, oprócz tego, że nie jest zastygający, czyli nie będzie Wam dawał efektu przesuszenia, to dodatkowo jest bardzo świetliście, świeżo wyglądający, nawet przypudrowany. No i kiedyś przypadkowo właśnie, jak się śpieszyłam, przetestowałam go też w takiej formie, że nałożyłam go na całą twarz. To jest ogólnie taka formuła, która się ultra szybko rozblendowuje. Tak. Miesiątek chciałby się przywitać i potwierdzić moje słowa, bo mam wrażenie, że za każdym razem, jak powiem coś fajnego, to on mówi tak. No i właśnie to połączenie tych wszystkich cech, czyli świetliste, świeże wykończenie, ultra szybkie rozblendowanie się bez jakiejkolwiek smugi, plus dodatkowo takie średnie krycie, które wygląda bardzo wdzięcznie, bardzo naturalnie, ale też robi odpowiednią robotę, sprawia, że zarówno nałożone na skórze pod oczami, jak i na całej twarzy wygląda po prostu przepięknie. Ja mam tutaj akurat w tym momencie trzy kolory, to jest medium, to jest warm tan i tan i tak mi się wydaje, że tan nałożę na całą twarz, a ten medium na okolice pod oczami. I jeszcze drobna uwaga, zanim przejdziemy do aplikacji. Pomimo takiego pierwszego mylnego wrażenia, że ten korektor jest zamiennikiem dla korektora z Charlotte, to są to zupełnie różne produkty, zwłaszcza ta nowsza wersja ma zbliżone opakowanie, ale to są naprawdę kompletnie różne korektory. Ten z Charlotte jest mocno kryjący, on jest zastygający, on jest bardzo gęsty, a ten jest taki wręcz wodnisto-piankowy, właśnie świetlisty, nie zastygający. Także opakowanie jest podobne, ale korektory są zupełnie inne. A ponieważ jest to właśnie taka wodnista formuła, to musimy tymi korektorami wstrząsnąć przed użyciem, zresztą jest to bardzo wyraźnie zakomunikowane na opakowaniu. To jest naprawdę taka bardzo przyjemna konsystencja. I wbrew temu, co mi się wydawało, że takie opakowanie nie będzie jakieś super wydajne, używam ich zamiennie, to prawda, ale wiecie, jednak te same opakowania są u mnie już dość długo. Też te w użyciu dość codziennym, prawie codziennym. I w dalszym ciągu... No dzisiaj mamy po prostu narrację za kadru. W dalszym ciągu są ze mną. I to, jaka ta konsystencja jest przyjemna, no zwłaszcza tutaj nawet pod palcami, nie? W tym miejscu rośnie mi druga broda, także będziemy musieli to zignorować. I o ile od dłuższego czasu staram się ze sobą walczyć i nie wyciskać, nie męczyć niczego na twarzy, to przed tym powstrzymuję się ze zdwojoną siłą, bo jak to zacznę wyciskać, to mi się zrobi, wiecie, no dosłownie taka gula, więc na brodzie to nie będzie do zakamuflowania. Staram się po prostu uzbroić w cierpliwość i załatwić tę sprawę plasterkami, ale to dosłownie jest, wiecie, wczorajsza
Wczorajszy gość. I proszę bardzo. Tak wygląda wykończenie tego korektora. W sumie nawet dobrze, że go nałożyłam na całą twarz, bo myślę, że tutaj na takiej dużej płaszczyźnie idealnie Wam pokazuje to wykończenie tego korektora, jak on pięknie wygląda. No i to krycie jest takie, powiedzmy, średnie plus, że naprawdę jesteście w stanie sporo zakryć. A pod oczy pójdzie medium. Ja też, żeby go trochę tak oszczędzać, nie przekręcam tego, wiecie, tej końcóweczki, żeby nie wydobyć kolejnej dawki korektora na czubek za każdym razem, jak go używam. Bo tutaj na gąbce jest dość dużo tego produktu, więc nie ma potrzeby, wiecie, za każdym razem przekręcać. Oczywiście możemy też tę gąbeczkę zerwać i od razu aplikować, wiecie, tym dzióbkiem. Wtedy będziecie mieć jeszcze lepszy podgląd na to, jak duża ilość tego korektora się wydobywa. Ale szczerze mówiąc, dla mnie jakieś przyjemniejsze jest właśnie nakładanie go tą gąbeczką. Tak wygląda różnica w kolorach między warm tan a medium. Widziałam, że w Rossmanie, w manufakturze w Łodzi jest bardzo duże stanowisko Makeup Revolution i tam też te korektory wydawało mi się, że były. No to jest dosłownie produkt, który rozblendowuje się dwoma dotknięciami gąbki. I co jest w nim najlepsze? On z każdą kolejną minutą i godziną, kiedy siedzi na Waszej skórze, to wygląda coraz lepiej. Już nawet będzie mówiąc o aplikacji tylko pod oczami, gdybyście chcieli go trochę tak pooszczędzać i nie nakładać na większy obszar, to tak samo na skórze pod oczami, z tego względu, że tutaj mamy tendencję do wysuszania się, to on nie tylko, że do tego nie dopuszcza, to jeszcze sprawia, że ta skóra no, wygląda dosłownie jak napita i nawilżona przez cały dzień. Oczywiście można by sobie ten efekt jeszcze budować. Gdybyście chcieli dołożyć krycia w którymś miejscu, na przykład pod okiem czy na całej twarzy, oczywiście jest to do zrobienia. Naprawdę ta konsystencja jest taka wdzięczna i ona wygląda na skórze jak z buteleczki najdroższej marki. Także naprawdę wygląda przepięknie. Przechodzimy do pudrowania i zrobimy sobie coś takiego, że ja sobie przypudruję najpierw jedną stronę i pokażę Wam efekt. I zapytam się Was, ile myślicie, że ten puder kosztuje? Także pudruję, a potem standardowo usuwam nadmiar, czyli najpierw stempluję, przykładając puder tam, gdzie chcę, żeby się, wiecie, mocniej dokleił. Wybaczcie, ale nakładanie pudru i mówienie z sensem to nie są takie proste czynności do ogarnięcia. Także nakładamy, usuwamy nadmiar. Tak, możemy go nałożyć też tutaj na środek twarzy i możemy go też nałożyć na czoło. To jest jeden z tych pudrów, które właśnie mogą być takie wielofunkcjonalne. No i też właśnie nałożę tutaj na pół czoła, bo to znowu na dużej, płaskiej płaszczyźnie najlepiej będzie widać ten efekt. Mamy tak, wyblurowaną okolicę pod oczami, mamy złagodzoną dolinę łez, mamy wykończenie soft matte, które też pięknie wygląda na czole, czyli to jest ten typ pudru, który ani nie rozświetla do tego stopnia, że skóra wygląda na czole, na lekko spoconą, ani nie jest na tyle matowy, że pod oczami wygląda to sucho. No i teraz słucham, ile myślicie, że ten puder kosztuje? W cenie regularnej 46 zł, ale obecnie jest w promocji za 23. I jest to ten nowszy puder Varieté z Eveline ze skwalanem, czyli ten w fioletowym opakowaniu. Ten poprzedni Varieté, który też w dalszym ciągu jest obecny, to jest różowe opakowanie i on też ma delikatnie różowy odcień i jest rozświetlający. Przy moim obecnym kolorze skóry tamten Varieté jest dla mnie troszkę rozjaśniający, natomiast ten, tak jak widać na załączonym obrazku, ma w sobie bardzo delikatny beżowy kolor, a więc nawet ciemniejszej karnacji nie rozjaśni, natomiast on zostawia taki Photoshop dosłownie. Jest bardzo przyjemny pod palcami, jak go będziecie dotykać na przykład na testerze w Rossmanie, to zobaczycie, że on jest taki dosłownie jak taka woalka pudru. No i zgodnie z moimi wcześniejszymi spekulacjami, zarówno na skórze pod oczami, jak i na całej twarzy, wygląda przepięknie. No i teraz przypudruję sobie też drugą stronę twarzy. Zauważyłam taką zależność, że jak przychodzi lato, może nie wakacje, no bo wiecie, jak jest się dorosłym i się pracuje, to te wakacje już tak średnio człowieka obowiązują, ale jak jest lato, zwłaszcza jak jest ładna pogoda, a ja jeszcze myślami jestem przy ładnej pogodzie, no to takiego mam trochę lenia makijażowego i wtedy te wszystkie pudry, które się sprawdzają na wszystkich płaszczyznach na twarzy,
wychodzą na pierwszy plan. No i właśnie ten z Varieté, ten nowy Varieté z Eveline ostatnio za kulisami był bardzo często grany. Dopudrowałam się już poza kadrem, no ale ogólnie nałożyłam ten puder na całą twarz. Musiałam to już zrobić poza kadrem, bo poza tym, że mówienie i pudrowanie się to jest ciężkie do koordynacji, to jeszcze dodatkowo, jak mówimy i się pudrujemy, to jemy dość dużą ilość tego produktu, a nie do końca jest to obiad, o którym dzisiaj marzyłam. Umalowałam sobie jeszcze brwi i przechodzimy do modelowania twarzy, bo tutaj pojawia się kolejna perełka drogeryjna, na punkcie, której już mam naprawdę dość dużą obsesję. I może ktoś z Was będzie pamiętał, w którym miesiącu w tym roku pokazywałam to cacuszko, ale od tamtego momentu to się przewija u mnie cały czas. I to jest ta paletka Catrice Holiday Skin, w której mamy bronzer i rozświetlacz. I w tym bronzerze, nie wiem, czy to będzie akurat widać. Mamy dość duże już zagłębienie. On jest tak przepiękny i tak jak wiecie, jest pewne słowo, które opisuje idealne kosmetyki i to jest wyważone, to tak wyważony jest ten puder, ten bronzer. On jest ogólnie zarówno dla ciemnej karnacji odpowiednio ciepły, jak i też dla jasnej karnacji nie będzie wyglądał pomarańczowo. To jest po prostu tak bardzo dobrze sformułowany odcień. Oprócz tego, że mam tutaj przepiękny kolor bronzera, bo na razie o bronzerze mówię, to jeszcze jego konsystencja. Musicie iść, o ile będziecie już w drogerii i będziecie sprawdzać ten puder z Eveline, to też sprawdźcie sobie szafę Catrice i sprawdźcie ten puder. On jest tak jedwabisty. Znowu, to jest ten efekt drogiego produktu w bardzo tanim opakowaniu. I dodatkowo też ten rozświetlacz jest niesamowicie elegancki. On jest taki bogaty, może nie tyle bogaty, co drogi. On drogo wygląda. I nikt by nie powiedział, że macie twarz modelowaną paletką za jakieś 27 zł, bo właśnie tyle ta paleta w cenie regularnej kosztuje. I ta paletka dzisiaj posłuży mi zarówno do przybrązowienia twarzy, jak i do umalowania oka, bo to jest właśnie mój taki najbardziej podstawowy, najszybszy w wykonaniu i też robiący największy efekt na co dzień makijaż, czyli po prostu bronzer i rozświetlacz również na powieki. Ten makijaż nam powoli się zaczyna budować przepięknie, może nie tyle się budować, co każdy następny element sprawia, że to wszystko wygląda coraz lepiej. No znowu, no aplikacja makijażu, precyzyjna aplikacja makijażu i gadanie z sensem, to nawet, słuchajcie, po 12 latach na YouTubie nie jest coś, co przychodzi bez wysiłku. No on się blenduje cudownie, tak samo zresztą jak ten korektor dzisiejszy, który jest korektorem i podkładem zarazem. Ten bronzer ma takie, nie powiedziałabym, że rozświetlające, ale minimalnie odbijające światło wykończenie. To jest jeszcze coś przed satyną w mojej głowie, czyli wygląda na twarzy bardzo naturalnie i też przepięknie się rozblendowuje przez to, że właśnie nie jest to taka matowa, kompletnie tępa konsystencja, co oczywiście przekłada się na łatwość aplikacji. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy ta paletka miała być zamiennikiem dla palety z Charlotte. Może jest to troszkę tym inspirowane, bo wiecie, jak te pudry jeszcze były nowe, to je na rozświetlaczu jeszcze trochę widać, one miały takie promienie, jak właśnie to duo do modelowania z Charlotte Tilbury, ale zarówno ta kolorystyka, jak i wykończenia są kompletnie inne, więc jakiegoś tam podobieństwa bym się tutaj nie doszukiwała. Dołożyłam jeszcze trochę różu, zaraz sobie jeszcze poza kadrem dołożę wszystko na nos, a użyłam tego różu z Volare, który był edycją limitowaną, to jest ten Fresh Peach, który był koniec końców przeze mnie uratowany, po prostu wszystko sobie z powrotem wprasowałam tak na sucho, bez żadnego tam, nie wiem, alkoholu czy czegoś do opakowania i na razie się jeszcze trzyma, odpukać, o to mi chodziło. I jeszcze sobie nałożę rozświetlacz i nałożę go wachlarzykiem, to jest pędzel numer 24. On wygląda naprawdę przepięknie. To nie jest jeden z tych intensywnych rozświetlaczy, tutaj mam go akurat bardzo dużo jeszcze przed rozblendowaniem, ale jak już go sobie wpracujemy i krawędzie właśnie zostaną rozmyte, no to on wygląda po prostu absolutnie przepięknie.
Ja bym powiedziała, że on też na cerze dojrzałej będzie bardzo ładnie wyglądał, bo to nie jest ten rozświetlacz, który podkreśla nam fakturę albo podkreśla zmarszczki. On jest naprawdę niesamowicie drogo wyglądający. Także ogólnie ta paletka według mnie jest 10 na 10. Ta paletka ma tylko jeden bardzo duży minus. I to jest to, że jak zaczniecie nakładać te kosmetyki, to możecie nie wiedzieć, kiedy przestać. Bo zarówno bronzer, jak i rozświetlacz, oprócz tego, że są bardzo elegancko wyglądające na skórze, to są też bardzo łatwo budujące się, a ponieważ, jak mówiłam wcześniej, ta konsystencja się cudownie blenduje, to rzeczywiście można tak dokładać i dokładać, i tylko się uśmiechać do lustra i dokładać. Także myślę, że to jest najwyższy czas, żebym skończyła nakładać cokolwiek już z tej palety, bo zarówno bronzer, jak i rozświetlacz się znalazły już wszędzie. Ale to nie są jeszcze wszystkie miejsca, gdzie one się znajdą, bo oczywiście użyjemy też tych produktów do wykonania makijażu oka, czyli taki mój standardowy, najlepszy, najzwyklejszy i najszybszy makijaż dzienny. Zaczynając od dolnej powieki. I sobie tym bronzerem tak pomerdam, bo najbardziej mi zależy na wyciągnięciu go tutaj powyżej załamania powieki. I najlepsze jest to, że taki właśnie makijaż oka zajmuje, no dosłownie, nie wiem, minutę, 60 sekund, dosłownie. Bo to jest, wiecie, góra, góra i koniec. A naprawdę robi efekt, jakbyście się malowali co najmniej, nie wiem, 15 minut na samych oczach. W sensie same oczy. Tak powoli sobie zdaję sprawę z tego, że no podświadomie bardzo często zachwalam produkty Catrice. Już pomijając te wszystkie edycje limitowane, które oni gdzieś tam wypuszczają w ciągu lat, w ciągu miesięcy, no to te normalne, podstawowe produkty z Catrice też są naprawdę wysokiej jakości i właśnie jak testuję różne przypadkowe rzeczy gdzieś tam kupione w internecie, to przeważnie te rzeczy z Catrice przypadają mi do gustu bardzo mocno. Także jakby się zastanowić, to chyba z drogeryjnych marek, to właśnie Catrice jest jedną z moich ulubionych, przynajmniej z tych niepolskich marek. No i teraz tak, możemy nałożyć sobie właśnie ten rozświetlacz na powiekę ruchomą, czy na wewnętrzny kącik i naprawdę on też przepięknie w tej funkcji będzie wyglądał. Zobaczcie, tak nałożony bardziej intensywnie, albo właśnie na wilgotny korektor, albo nałożony zmoczonym pędzelkiem będzie dawał dość mocny blask, ale zarazem taki bardzo elegancki, satynowy, bo tutaj nie ma dużych drobinek w tym rozświetlaczu, jest takie bardzo zintensyfikowane, satynowe wykończenie, tak chyba możemy to nazwać. Ale my nałożymy sobie coś innego i tutaj wjedzie Eveline i ich eyeliner Varieté. I jak zależy Wam na takim bardzo szybkim makijażu dziennym, ale z małym pazurem i z efektem wow, to wystarczy, że sobie go dosłownie ciapniemy dwa razy. Rozciapiemy palcem. I zobaczcie. Taka mała ilość i nałożona w taki, nie wiem, trochę niechlujny sposób daje nam takie pojedyncze drobinki brokatu, które czy w świetle dziennym, czy w centralnym słońcu, czy w świetle sztucznym wyglądają po prostu przepięknie, a ponieważ one są już, te drobinki, na brokatowej bazie, no to też, wiecie, tutaj jakby więcej tego błysku się na powiece znajduje. Jest to niesamowicie wdzięczne. Dzisiaj słowem klucz jest wdzięczne i wyważone i właśnie takie są według mnie te eyelinery. A jak, tak jak ja, macie długie paznokcie i nie możecie sobie dołożyć tego cienia dokładnie tam, gdzie chcecie, to równie dobrze się sprawdzają syntetyczne pędzelki i to są dosłownie takie same chaotyczne ruchy. I zobaczcie. No teraz już, wiadomo, chcę Wam pokazać ten efekt, więc dokładam i ten efekt mi się trochę intensyfikuje, ale też myślę, że to bardzo dobrze obrazuje to, jaką intensywność, jaki blask możemy uzyskać tymi eyelinerami, albo właściwie tym konkretnym eyelinerem, bo ja chcę Wam zachwalić kolor numer 01. I teraz na środek powieki sobie jeszcze dołożę trochę rozświetlacza z tej palety, żeby tak nam schodził z bardzo intensywnego brokatowego przez satynowy aż do matu. A no i jeszcze bardzo ważną cechą tego eyelinera jest to, że on jest zastygający, więc utrzyma się na powiece cały dzień bez potrzeby aplikacji jakiejś bazy, żeby te drobinki brokatu się na przykład nie osypały. No i brakuje nam teraz jeszcze przyciemnienia linii rzęs i jak przed chwilą zachwalałam Catrice, to też ta marka siostrzana, czyli Essence, też ma bardzo fajne rzeczy. I na przykład ostatnio katuje eyeliner w
kredce. I to jest ten eyeliner Long Lasting w odcieniu 02 Hot Chocolate. I o ile brązowych kredek na rynku drogeriem jest mnóstwo i większość z nich tak naprawdę jest świetnych, to ja tę kredkę lubię z tego względu, że ona jest wykręcana automatyczna. I jak gdzieś jeździcie, no właśnie zawsze kiedy w podróż, to biorę kredki raczej wykręcane, bo jak zapomni się temperówki, to może być słabo, a z takimi kredkami wykręcanymi zawsze jest to jednak łatwiejsza aplikacja. A czemu ta kredka jest taka świetna? Oprócz tego, że ma przepiękny brązowy kolor i też można by jej używać na linii wodnej, bo też świetnie się na tym miejscu utrzymuje, to jest to właśnie kredka wodoodporna, zastygająca i ona jest naprawdę bardzo, bardzo trwała i jest niesamowicie miękka. To jest po prostu formuła, która się Wam rozpuszcza przy dotknięciu skóry. Tak właśnie mój wyjazd wakacyjny mnie zainspirował do tego filmiku, bo zauważyłam, że wzięłam też bardzo dużo rzeczy drogeryjnych ze sobą, między innymi tę kredkę. Tak mówię, dobra, muszę Wam opowiedzieć o moich ostatnich obsesjach. No i po prostu sobie rysujemy. Ja lubię na co dzień rysować takie półkreski, żeby nie obciążyć oka. I też półkreski jest bardzo łatwe w wykonaniu, szybko się to maluje, a robi robotę, czyli unosi zewnętrzny kącik i powiększa oko. Można by też wziąć sobie oczywiście pędzelek, ale ja właśnie na wyjazdach, jak zależy mi na czasie i też na ilości spakowanych rzeczy, żeby właśnie była jak najmniejsza, to też bardzo łatwo jest ukierunkować sobie, zrobić ten dziubek eyelinera, czy też kredki po prostu paznokciem. I myślę, że też bardzo dużo z Was zna ten trik, bo to kiedyś było na TikToku bardzo popularne, żeby sobie zrobić kropkę eyelinerem tutaj i dosłownie zrobić coś takiego i nam świetnie się to rozciera, wiecie, w taki bardzo elegancki i wyglądający na bardzo czasochłonny sposób. Ta kredka jest po prostu świetna. Wiem też, że są inne odcienie, ale dla mnie ta brązowa jest po prostu taka najbardziej wdzięczna. I dodatkowo jest niesamowicie trwała, no bo ona jest zastygająca, wodoodporna, także wiem, że ta kreseczka, czy też pół kreseczki zostanie ze mną na cały dzień. Nie planowałam aż tak dużej ilości brokatu, ani tak mocnego rozświetlenia, no ale jak zawsze jesteśmy w tym samym miejscu przy kolejnym filmiku. Także kredka jest, uwaga, powiem to, sztosowa. Do wykończenia makijażu oka brakuje nam jeszcze oczywiście rzęs i tutaj, myślę, że już się tego spodziewacie, pojawi się najlepszy tusz na świecie. To jest najlepszy tusz, z jakim się spotkałam na przestrzeni wszystkich lat i to łącznie z tymi, które gdzieś tam kiedyś zachwalałam. One były dobre, ale żaden nie mierzy się ze Sky High z Maybelline. To jest ideał. Gdybym miała zrobić swój tusz do rzęs, to byłby właśnie taki. On jest intensywnie czarny, to jest ta wersja Cosmic Black, czyli w czarnym opakowaniu. Jest super trwały, nie osypuje się w ciągu dnia, nie odbija mi się na powiece górnej czy dolnej. Jest prawie że wodoodporny. Przy zmywaniu go wodą trzeba go trochę pomasować. Te rzęsy trzeba pomasować właśnie ciepłą wodą i dopiero on się zaczyna rozpuszczać. Także jest naprawdę bardzo trwały, rozdziela rzęsy, pogrubia. I też trzyma skręt, jeżeli używacie zalotki. Ja mam w tym momencie zrobioną laminację rzęs, także one są, tak wiecie, na trwałe podkręcone. Pokażę Wam całą moc tego tuszu. I szczerze mówiąc, ja jestem od dłuższego czasu już przekonana, że nie ma sensu kupowania drogich maskar w momencie, kiedy w drogerii są naprawdę świetne, tańsze opcje. I patrzcie, tak nawet na szybko, dosłownie gadając i ile mi to czasu zajęło, nie mam pojęcia, ale bez rozdzielania igłą tak wygląda umalowane oko. No według mnie wygląda to przepięknie, jeszcze mogę sobie tutaj dopracować same właśnie końcóweczki rzęs, żeby były bardziej podkreślone, ale on jest boski. Uwielbiam ten tusz. No, Maybelline mi nie płaci, ale powinni mi płacić. I po wytuszowaniu rzęs tak wygląda skończony makijaż oczu. Powstał taki dzienny, ale zarazem z pazurem, ale też delikatny makijaż. Nie wiem, jakoś tak
Delikatnie się czuję w tym makijażu. Tak, tusz Sky High jest po prostu naprawdę bijącym wszelkie inne tusze na głowę tuszem. Po prostu uwielbiam ten efekt i mówię, nie osypuje się w ciągu dnia w ogóle. To jest niesamowite. Także oczy mamy skończone, został jeszcze tylko jeden element do umalowania i są to usta. I ja od dłuższego czasu nakładam najpierw konturówkę na całe usta albo na większą ich część, a następnie błyszczyk albo taką pomadkę typu tą Vinyl Ink, czyli coś z blaskiem. I też chciałabym Wam dzisiaj polecić dwie konturówki drogeryjne i to są kredki takie do temperowania. Jedna z nich będzie zastygająca, druga będzie taka bardzo plastyczna, niezastygająca. I może tej drugiej zaczniemy, czyli tej plastycznej, niezastygającej i to jest konturówka z L'Oreala. Jest to ta seria Color Riche w odcieniu 630 Beige à Nu. I to jest taki przepiękny nudziaczek i to jest właśnie kredka, która jest wyważona zarówno pod względem swojego koloru, bo ona jest czymś takim pomiędzy beżem a różem, a po drugie ta konsystencja jest też bardzo przyjemna do malowania, bo to nie jest jedna z tych kredek, które są tak miękkie, że nie możecie przyłożyć do ust, bo się zaraz łamie i rozpuszcza, ale też nie jest na tyle twarda, że nie możecie dosłownie przetransferować koloru z rysika na skórę. Także jest to dobrze dopracowana konsystencja. To jest jej kolor. Oczywiście jak się okazuje, nie mam tak dużego wyczucia, jak mi się wydawało, co do nacisku, który wywieram. Chciałam powiedzieć, że weźcie pod uwagę to, że w tym momencie jestem dość mocno opalona, także dłonie też mam ciemne. Jeśli na mnie on wygląda na tak jasny, to weźcie pod uwagę to, że na jaśniejszej karnacji będzie właśnie bardziej zauważalny, ale w dalszym ciągu mało rzucający się w oczy. Jest to przepiękny kolor. No i właśnie, to jest taka konsystencja, która pozwala na wyrysowanie całych ust. Ona się bardzo długo utrzymuje na ustach, ale nie zastyga. Więc jak nie macie wprawy z zastygającymi konturówkami i nie możecie sobie poradzić z tym, jak szybko one się utrwalają i potrzebujecie mieć trochę więcej czasu na poprawki, to jest konturówka dla Was. A druga konturówka, która chyba dzisiaj będzie mi pasowała lepiej, to jest NYX. I to jest Line Loud, kredka w odcieniu 05 Global Citizen. I to jest już konturówka zastygająca. I ona, jak większość tych zastygających konturówek, jest też bardzo kremowa i mięciutka. Także tutaj właśnie potrzebujemy może nie tyle więcej wprawy, co troszkę innego podejścia do malowania tych ust. Ten kolor jest już wyraźnie bardziej brązowo-beżowy, też jest przepiękny i on jest zastygający, utrwalający się. Też ten kolor, ja już oczywiście eksperymentowałam z tymi produktami, jeszcze ten kolor przepięknie wygląda na linii wodnej. Ja go dzisiaj nakładać na linię wodną nie będę, bo jak nie tuszuję dolnych rzęs, no to nie chcę, żeby ta ogólnie dolna część oka była obciążona w jakikolwiek sposób, ale też ten właśnie taki cielisto-brązowy kolorek jako delikatne, subtelne, ale zauważalne przyciemnienie makijażu oka też fajnie się sprawdza. No i przez to, że jest zastygająca, no to się utrzymuje bardzo długie godziny. I myślę, że dzisiaj sobie właśnie tę kredkę z NYX-a nałożę na usta. Ja usta maluję tak, konturówkami, że ta ostra krawędź, nie ta, co jest zatemperowana, służy mi do wyrysowania kształtu, a następnie to, jak widzieliście wcześniej, bokiem kredki dosłownie uzupełniam całe usta, żeby nie złamać. Żeby nie złamać tej kredki. I sobie blenduję resztę tak w stronę do śluzówki, do zębów. Ta konturówka z NYX-a idealnie się też pisze w ten trend zarówno latte make-up, jak i espresso make-up, czy też nude make-up. Po prostu jak lubicie beże, brązy i cieliste odcienie, to będziecie też z tego odcienia zadowoleni. To jest w ogóle chyba moje drugie czy trzecie opakowanie tej konturówki. Ja jej wcześniej często używałam w studio, na modelkach, tylko jakoś nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby ją pokazać na kanale. Bo wiecie jak to jest, ja pokazuję tyle kosmetyków, że czasami ja już nie wiem, nawet jak czegoś używam wielokrotnie, w sensie następne opakowanie i następne, to ja już nie pamiętam, czy ja już to kiedyś pokazywałam i wy o tym słyszeliście, czy co. Także to jest bardzo dobrze przetestowana przeze mnie konturówka, tylko dzisiaj ma najwyraźniej premierę, tak mi się chyba wydaje. Jedynym minusem tej konturówki jest to, że podobna sytuacja jak w przypadku tych konturówek Varieté z Eveline, które też mają przepiękne kolory, ale one są takie trochę plastikowe, nie? I bardzo często dostaję pytania, jak ją zaostrzyć czy wykręcić, bo nic się tutaj nie rusza, bo moi drodzy, zarówno ta z NYX-a, jak i z Eveline to są kredki do temperowania. Normalnie je ostrzymy i o ile ta z Eveline bez problemu ląduje w temperówce i się właśnie pozbywamy tego nadmiaru, to ta z NYX-a
Zależnie od tego, jaką temperówkę macie, może dać się zatemperować przy pierwszej próbie, a może dać się przy dopiero 16 próbie. I akurat ta, którą ja mam z Neve Cosmetics, nawet nie wiem, czy ona jest w dalszym ciągu sprzedaży, ale ona jest fajna, bo nie dość, że jest podwójna, to też mogę sobie regulować, czy chcę, żeby kredka miała ostre zakończenie, czy nie. No to w tej temperówce ja tą konturówką się trochę muszę natrudzić, żeby ją zatemperować, żeby, wiecie, żeby to ostrze zahaczyło o ten plastik i rzeczywiście się go pozbyć. Bo to nie jest plastik, ale wiecie, o co chodzi, nie? Że to nie jest taka standardowa drewniana kredka. Ale pomimo tego minusa, że możemy się czasami natrudzić przy temperowaniu, to jeżeli chodzi o trwałość, jaki kolor, to jest coś przepięknego. No i tutaj jeszcze zwieńczę ten makijaż ust, dodając odrobinę blasku i nałożę sobie ten błyszczyk z Desi w odcieniu Pina Colada to było? Tak, Pina Colada 105. No patrzcie, jak to wygląda. Po prostu. Tak uwielbiam te kosmetyki, które Wam dzisiaj pokazałam, że one naprawdę zasługiwały na osobny filmik im poświęcony. No i wygląda na to, że na dzisiaj to już wszystko. Tak wygląda skończony makijaż. Mamy świeżą cerę, ale utrwaloną fajnym pudrem w takim stopniu, że będzie się to trzymało przez cały dzień bez problemu. Nieobciążający korektor podkład. Piękny, nudziakowy, ale nie wyglądający na przesadny makijaż oka. Piękne, cieliste usta. No naprawdę uwielbiam te kosmetyki. Mam nadzieję, że Wy również je polubicie i może też będziecie mieli na ich punkcie obsesję. I tak wygląda skończony makijaż, wykonany w większości moimi obsesjami drogeryjnymi. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Oczywiście jak zawsze w opisie zostawię Wam pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam, wraz z linkami, pod którymi możecie je znaleźć. Tam też są szczegóły mojego naszyjnika, bluzki, paznokci. Tam zawsze wszystko jest wypisane, także do opisu Was zapraszam serdecznie. A jeżeli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas, to proszę Was o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Na przykład ostatnio pojawiły się takie dwa filmy, sprawdźcie, czy wszystko już widzieliście. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!